Witam w kolejnym filmie. Ci trzy zachowania, o których zawsze powinieneś pamiętać, jeśli chcesz szybko, skutecznie zdobywać zainteresowanie kobiety. Polecam przesłuchać. Na końcu przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Pierwsze zachowanie to jest to, żebyś po prostu zawsze pokazywał otwartą mowę ciała przy kobietach. Co to znaczy? Nigdy nie przychodź smutny na spotkanie. Zawsze się uśmiechaj. Oczywiście, no ja wiem, że czasami są sytuacje takie, że ciężko się uśmiechnąć, bo miałeś trudny dzień, jesteś zmęczony, ale generalnie zawsze staraj się mieć otwartą mowę ciała. To znaczy, jeśli twój uśmiech nie schodzi ci z twarzy, a dziewczyna to widzi, że z tobą tak naprawdę ona cały czas doświadcza pozytywnych emocji, to dużo łatwiej to wszystko przekuć na efekty, na rezultaty. Z drugiej strony, jeśli ty nie uśmiechasz się do dziewczyny, tylko siedzisz zbytnio poważny, pytasz się jej tak naprawdę, co tam u niej słychać, jesteś zbytnio taki logiczny, no to ona też nie będzie praktycznie w większości przypadków dobrze na ciebie reagować. Także otwarta mowa ciała naprawdę potrafi zrobić różnicę przy dziewczynie. Dokładnie tak samo jest w sytuacji, kiedy przecież nawet się poznajecie, jak ty się uśmiechasz, jak masz ten uśmiech na twarzy, to kobieta też dużo lepiej będzie na ciebie reagować, bo ona zobaczy, że już budzisz w niej pozytywne skojarzenia, emocje na początku. Także uśmiech jest istotny, natomiast zapytasz mnie, no dobra Krzysiek, ale ja nie mam zębów z przodu albo nie mam zbyt ładnego uśmiechu, co wtedy? Pierwsza rada, popraw uśmiech, pójdź do dentysty, napraw zęby, żebyś się ładnie uśmiechał. A druga rada, uśmiechaj się po prostu kącikami ust. Czyli tak, taki uśmiech też wzbudza pozytywne skojarzenia i warto go wykorzystać w praktyce, bo to nie chodzi o to, że masz cały czas chodzić z wyszczerzonymi zębami, tylko chodzi o to, żeby na podstawie twojej mimiki twarzy dziewczyna odczytała, że jesteś bardzo pozytywnym gościem, z którym może spędzić fajnie, miło czas. Także ona musi na podstawie twojej mimiki twarzy to odczytać, co nie zawsze musi oznaczać, że ty się też uśmiechasz, bo czasami wystarczy, że spojrzysz w taki sposób, że ona zauważy w twoich oczach tą iskrę i sama będzie o wiele bardziej wciągać się w rozmowę, w relacje i stwierdzi, że jesteś fajny. Także twoja twarz, twoja buzia po prostu powinna emanować otwartością emocjonalną, tak? Jeśli nie ma wypisanej na twojej twarzy otwartości, emocji, nie jesteś uśmiechnięty albo nie widać po tobie pozytywnej energii, no większość kobiet może zamanifestować odwrót i powie ci, że na przykład ona gdzieś się spieszy albo ona tego nie czuje. Także weź to pod uwagę. Drugie zachowanie, które jest bardzo istotne, to jest umiejętność prowadzenia rozmowy. Tak naprawdę często się boicie tej ciszy w rozmowie, ale w sumie ta cisza w rozmowie z kobietą to nie musi być nic złego, bo nawet jeśli ty nie wiesz, co powiedzieć, to się możesz wtedy uśmiechnąć, puścić jej oczko, spojrzeć dłużej prosto w oczy i za chwilę ją pocałować i wszystko będzie ok. Nie musisz się martwić tym, że ona się odsunie, czy nawet powie, że nie, no bo czasami to się zdarza, to jest normalne, ale jak kobieta chce się dalej spotykać, no to oczywiście cały problem rozwiązuje się sam. Ale kolejna umiejętność polega na tym, żebyś kobiecie zadawał odpowiednie pytania. Nie chodzi mi o to, że masz na początku, jak ją poznałeś na ulicy, pytać, gdzie idziesz, co robisz, a czy będziesz teraz długo pracować. Akurat zbyt dużo pytań, kiedy ją poznałeś na ulicy, a jeszcze ona się nie oswoiła z tobą, może być odebrane dosyć negatywnie. Ale kiedy się już z nią spotykasz, to pytaj o tematy, które właśnie wywołują w niej pozytywne emocje, skojarzenia. Przykładowo dziewczyna ci opowiada o swoim psie, jak go tam uratowała ze schroniska, zapytaj ją, założę się, że codziennie rano ci ten pies wskakuje do łóżka, prawda, i pewnie liże stopy, a ona ha, 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 skąd wiedziałeś, nie? No i widzisz, takie sprytne pytanie, a w niej się już uruchamiają emocje, w niej uruchomiłeś pozytywne stany emocjonalne i kobieta czuje się przy tobie zupełnie inaczej. Opowiada ci o nowej pracy i powiedz, na pewno jak to w nowej pracy. Nie wszyscy się do ciebie uśmiechają, a niektórzy to ci nawet rano pączki podkradają. I ona się śmieje, tak? Mam rację? Ona, no wiesz jak to jest, tam opowiada o tej pracy, jak tam sobie radzi w tej pracy. Zapytaj ją,
czy lubisz swoją pracę, czy nie? Ona, o wiesz, to zależy i tak dalej, bla, 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 opowiada. Kolejne pytanie. Więc myślę, że powinnaś dalej tam pracować. Nie sądzisz? Ona, tak, masz rację, bla, bla, bla. To jest właśnie umiejętność słuchania kobiety. Jeśli ty potrafisz ją słuchać, to dziewczyna ci będzie niesamowicie wdzięczna, bo kobiety chcą być słuchane. Właściwie one dużo więcej mówią niż faceci, więc jak ty jej dajesz taką możliwość, zadajesz odpowiednie pytania, no to ona mówi, mówi, często opowiada bez końca. Znowu, pod warunkiem, że na początku miałeś otwartą mowę ciała, pokazywałeś uśmiech na twarzy, żeby ona się z tobą oswoiła. Jak poczuła z tobą swobodny klimat konwersacji, dziewczyna za pomocą pytań będzie po prostu mówiła dużo więcej. Dlatego warto wykorzystać to, co tutaj proponuję w praktyce. Odpowiednie pytania zadane z precyzją laserową w temat, który jest ciekawy, emocjonujący dla kobiety, sprawią, że właśnie ona będzie dużo więcej mówić. Przetestuj to w praktyce. Kolejne zachowanie, którego chciałbym Cię nauczyć, to jest zawsze pokazuj, że się jej nie wstydzisz, nie krępujesz. Większość facetów, jak poznaje nowo poznaną kobietę, boi się, krępuje się utrzymywać kontaktu wzrokowego, a Ty wręcz powinieneś się wpatrywać w kobietę. Jeśli ona poczuje, że jest bardziej nieśmiała od Ciebie, spuści wzrok, albo kiedy ją zawstydziłeś, to z perspektywy kobiety ona się czuje przy Tobie zdominowana. Co innego natomiast w sytuacji, kiedy Ty się z nią spotykasz, ona się do Ciebie uśmiecha, a Ty spuszczasz wzrok, zawstydziłeś się, jesteś bardzo skrępowany, no wtedy to się nie uda, bo jakby kobieta szybko zauważa, że nie, ten facet nie jest pewny siebie seksualnie, mnie taki mężczyzna nie podnieca. Także silny kontakt wzrokowy, pokazywanie tego, że się jej nie wstydzisz, nie krępujesz, wzmocni zaangażowanie kobiety. W wielu przypadkach to może być sytuacja, gdzie na przykład siadasz z nią na spotkaniu i od razu kładziesz jej rękę na plecach, nie? Albo spotykasz się z nią i od razu uśmiechasz się do niej i ją gdzieś tam bierzesz za bioderko, dotykasz ją wokół pasa, obejmujesz się wokół pasa i mówisz, dobra, no to idziemy siąść. Albo bezczelnie uśmiechasz się, spoglądając prosto w oczy. To właśnie będzie powodować, że ona widzi, że ma do czynienia z takim ekscytującym dla niej facetem, który jest pewny siebie, który ją dominuje, a to już się bardzo, bardzo podoba wielu kobietom. Także wykorzystaj te trzy mechanizmy, a odkryjesz, że dziewczyna bez trudu inwestuje, daje dużo więcej od siebie, a Ty masz tutaj radochę, bo cała relacja się rozwija dużo lepiej, dużo szybciej. Warto się skupić na tych pytaniach, bo one często otwierają nawet możliwości lepszego poznania kogokolwiek. No jak masz kolegę w pracy i chciałeś się z nim zakumplować, nie masz przyjaciół, po prostu zadawaj pytania, które są interesujące dla drugiej strony. I co Ty lubisz robić w czasie wolnym? Jakie masz hobby, pasje? Kręci Cię to? Dlaczego Cię to kręci? W jaki sposób zacząłeś, nie wiem, naprawiać stare samochody, jeśli jego pasją są stare samochody, albo wspinaczka górska? Dlaczego zacząłeś się wspinać? Co Cię w tym pociąga? Pytaj o emocje ludzi, tym bardziej kobiet, a zobaczysz zaskakujące rezultaty. Polecam to przetestować. W tym tygodniu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Możesz sobie pobrać do czwartku do północy mój kurs orgazmiczny seks oralny, 65% taniej. Polecam skorzystać. Pod spodem masz linka, jak to pobrać, opłacić. W tym materiale dokładnie wyjaśniam, jak wpływać w taki silny sposób na kobiety w łóżku. Jak lizać kobietę, żeby szybciej dochodziła do orgazmu, w jaki sposób sprawiać językiem, palcami. Rozkosz kobiecie, czyli nauczysz się, jak za pomocą technik palców, języka, ust doprowadzać kobiety do orgazmicznego szaleństwa. Polecam przetestować do czwartku cały ten materiał, 65% taniej, a nie zrobiłem lepszego kursu na temat seksu, dlatego serdecznie Ci polecam to przetestować. To są metody, których się nauczyłem m.in. od lesbijek, więc dzięki tej wiedzy będziesz swoją kobietę w łóżku doprowadzał do seksualnego, orgazmicznego szaleństwa. To jest całkowicie nowy materiał, pokazuje całkowicie nowe sposoby, które się różnią od tego, co było nagrywane do tej pory. Dlatego warto wejść, pobrać, bo w czwartek o północy podnoszę cenę. kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Wejdź, skorzystaj, bo do czwartku możesz pobrać cały ten kurs dużo taniej.